Witam Was serdecznie z tej strony Hardena, to jest kolejny odcinek z serii Żółte Koperty. W dzisiejszym otworzymy trzy koperty i pokażę Wam jedną rzecz, którą otworzyłem przypadkowo na live. Zapraszam Was na film. Ok, tak jak wspomniałem na początku filmu, przypadkowo na live szukałem OSD, a otworzyłem inną przesyłkę, myśląc, że w środku jest OSD. I to pokażę Wam na początku. Jest to ten oto pakuneczek, a w środku znajduje nam się moduł uniwersalny, teoretycznie do obsługi wszystkich Tiny dronów z serii H36, F36, E010. I ten moduł podpinamy jako moduł nadawczy w tym momencie w mojej aparaturze Turniji X9. Tak ten moduł się tak wygląda. Czy on działa, czy nie działa, to dopiero się okaże. Ale postanowiłem wszystkiego zamówić i sprawdzimy. Sprawdzę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taki moduł podpiąć, jeżeli to nie jest tylko plug and play, to nagram odcinek o tym. Ale na razie mówię, nie wiem jak to zrobić jeszcze. Pewnie się będę dokształcał, ale mam nadzieję, że tylko podepnę i wszystko zacznie działać. Dobra, to jest pierwsza rzecz. No i teraz jedziemy z kopertami. Mamy trzy koperty i pierwsza koperta. Dobra. Otwarta. I w pierwszej kopercie. Mamy złącza JST, męskie, żeńskie. Powinno być około 50 sztuk męskich i 50 sztuk żeńskich. Myślę, że się zgadza. Czy Chińczyk napisał? Nie napisał, ale zakładamy, że się wszystko zgadza. To jest pierwsza koperta. Zabierzmy się za kopertę numer 2. Bez nadziei mam nożyczki, no ale co zrobisz, nic nie zrobisz, tak? Chyba będę się dzisiaj naprawdę rękami to rozdzierać. Wow, nie wiem, co jest w środku. Co to jest? A, to są już przesyłki z Gearbesta. Słuchajcie, to są słuchawki. Słuchawki zamówione. To jest jakiś list przewozowy. Słuchawki. Słuchaweczki w oplocie. Te dwie sztuki czerwone są w oplocie materiałowym. A te są jakieś takie zwykłe. Aż jestem ciekaw, słuchajcie. Aż wyciągnę sobie jedną sztukę. I zobaczę jak to... No fajne, fajne. Fajny dotyku, zwykły jack. Kurde, jak za niecałego dolara? Chyba niecałego dolara kosztowała sztuka. Jest to, zobaczcie. I tu mam jeszcze takie słuchaweczki. A te są w strunówce, to można je otworzyć. Śmieszne w dotyku. Wykonanie. No normalne wykonanie. No jakie ma być wykonanie? Tu widać, że słuchawki są z mikrofonem, tak? Te są z mikrofonem. No zobaczymy. Zobaczymy jak długo one posłużą. Będę je pewnie używał przy telefonie. Albo przy MP3, które zamówiłem, to zamówiłem MP3. Kurde, za niecałego dolara. Okej. I jeszcze jedna taka sieciutka przesyłka. Nie wiem co może być w środku. Chyba rozerwę, będzie szybciej. I w środku, uwaga. Jest jakiś woreczek. Aha. I w środku mamy łącznik między blokiem grzewczym a radiatorem do H2. Nie wiem, czy by tego zakładał, bo na razie ma tam inny łącznik zrobiony, ale zapasowy łącznik zawsze na propsie, zawsze się przyda. Ok, reasumując jeszcze żółte koperty, mamy trzy pary słuchawek, złącza JST, męsko-żeńskie, łącznik oraz multinadajnik do Tiny dronów. To tyle w dniu dzisiejszym. Zachęcam Ciebie do dania łapki w górę, napisanie komentarza i udostępnienie filmiku swoim znajomym. Ja się żegnam, życząc miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzisz i do następnego razu. Trzymaj się. Patrzę się na Ciebie. Tak, teraz się patrzę w obiektyw. Cześć.